Uważam, że artystką, o której warto byłoby nakręcić film, jest Tamara Łępicka, czyli polska malarka z okresu Art Deco. Życie Tamary Łępickiej było wybitnie interesujące, z tego względu myślę, że ciekawym zabiegiem byłoby nagranie filmu biograficznego, który nie tylko pozwoliłby przedstawić jej historię, ale również pozwoliłby oddać atmosferę tamtych lat. Objęcie scenariuszem całej biografii Tamary Łępickiej byłoby jednak zbyt obszerne. W związku z tym uważam, że taki film powinien skupiać się na początkowych etapach życia artystki i powinien poruszać przede wszystkim trzy wątki, które wydają się najistotniejsze w biografii Tamary Łępickiej. Pierwszym takim wątkiem, który wydaje się bardzo istotny, jeżeli chodzi o biografię Tamary Łępickiej, jest wątek podróży, z tego względu, że życie Tamary Łępickiej właściwie było naznaczone ciągłą podróżą. Każde z miejsc, w których artystka mieszkała, wyznaczało taki poszczególny etap w jej życiu i oczywiście miało wpływ na jej twórczość. Tamara Łępicka urodziła się prawdopodobnie w Moskwie, następnie mieszkała w Warszawie, później przeniosła się do krewnych, do Sankt Petersburga, gdzie poznała swojego pierwszego męża i razem z nim w czasie rewolucji październikowej uciekła do Paryża. To właśnie w Paryżu rozpoczęła swoją karierę i tam również nastąpił szczytowy moment dla jej twórczości. I z tego względu myślę, że film powinien obejmować właśnie życie Tamary wyłącznie do tego etapu paryskiego. Drugim takim ważnym wątkiem w biografii Tamary Łępickiej jest miłość. To znaczy chodzi zarówno o miłość do jej pierwszego męża, którego uważała za swoją największą miłość w życiu i z którym rozstanie bardzo ciężko przeżyła pod względem psychicznym. Zachorowała bowiem na depresję. Ale Tamara Łępicka zasłynęła również romansami, zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Była ona taką kobietą bardzo wyzwoloną, jak na tamte czasy. Trzecim ważnym aspektem, jeżeli chodzi o biografię Tamary Łępickiej, jest kwestia macierzyństwa. Z relacji rodzinnych wynika, że pomimo bliskości relacji matki i córki były dosyć toksyczne. Tamara Łępicka była bardzo wymagająca wobec swojej córki. Ponadto, aby się odmłodzić, Łępicka wymagała od córki, aby ta udawała, że jest w rzeczywistości jej siostrą. Uważam, że podniesienie powyższych wątków w filmie zbudowałoby pełen obraz artystki jako kobiety nowoczesnej, wyzwolonej, dążącej do celu, robiącej karierę, a jednocześnie gotowej dla wielu poświęceń w imię miłości i kobiety, która została doświadczona przez los, poprzez konieczność takiej ciągłej ucieczki i to wpłynęło również na jej wrażliwość, taką wrażliwość społeczną, ale również wrażliwość artystyczną.